Dzień dobry, dzień dobry. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Tak, Let Tuesday. 11 rund, 3 minuty plus 1 sekunda na zawodnika. 16 listopada 2021. Witam wszystkich serdecznie, moi drodzy. Zapraszam. No, będziemy walczyć o rekordy, ale dziwnie bez tej klawiatury. Tak jakoś tutaj pod ręką. No nic, dobra. Teraz będę uważał. Piję wodę. Ok, jedziemy za chwilę. Jedziemy za chwilę z tematem. Dziesięć sekund do rozpoczęcia. Niech ta klawiatura szybciej się suszy. Chyba będzie działała. Okej, sorry, nie włączyłem głosu. Aj, właśnie. W takim razie jeszcze raz, moi drodzy, witam was wszystkich serdecznie. Tight Tuesday, przepraszam najmocniej. Nie włączyłem po prostu głosu. Teraz już jest chyba wszystko dobrze. Ach, te problemy techniczne. Z kim ja w ogóle gram? Z jakąś panią. Z jakąś panią. Z Polski. Aż sobie zerknę. No, widzę, ostre debiuty będą. No dobra, lecimy skoczek F6. Wszystko było słychać? Dobra, już w sumie powiem wam, że sam jestem zakręcony, czy to było słychać, czy nie było. Okej. No tak, ale polscy zawodnicy, polskie zawodniczki są tutaj obcykani w debiutach. Z Kasią Odwilewicz gram. O, świetnie. Moja klubowiczka. To Gostynin tutaj powinien teraz, słuchajcie, mocno kibicować. Dobra, E6, jest E6, bicie oczywiście pionkiem. Kiedyś taką trąbę dostałem tutaj w tym debiucie, jak źle zbiłem. No to zaraz D5 przecież mogę zagrać, nie rozumiem tutaj decyzji, chociaż E5 pole zostanie. No a trzeba w ten sposób grać, tutaj trzeba próbować grać ostro, to nie ma zmiłuj się. Zbijamy pionem. I dla świętego spokoju trzeba zejść królem prawdopodobnie, żeby planować zagrać D4. Wydaje mi się, że już mam swoją grę. To, co bym chciał, to mam raczej. Skoczek E5 oczywiście istnieje. Tak, zostało to zagrane. No i teraz pytanie. Myślę, że goniec E6 z opcją goniec E8. A nie, dlaczego goniec E8? Przecież ja mogę od razu D4 próbować. Skoczek broni gońca, a figura została wyprowadzona. To znaczy, ja mogę też wzmocnić grając hetmanem, wieżą. Coś tam próbować takiego można robić na pewno. Dobra, hetman będzie tędy chciał się przetransportować. Ja tutaj spróbuję już zrobić czystkę. Zagrać od razu D4. Tu będzie prawdopodobnie bicie. Dobra, tu może być skoczek F7 z wymianą kolejnej figurki. Tak, Kasia nie zagrała. No dobra, tutaj sobie myślę, że zaraz. Muszę chyba to wymienić. Troszkę trzeba to wymienić jednak. I hetman C7. Nieco niemrawo. A tu podstawiłem pionka. Czyli już coś podstawiłem. No dobra, ale pionek to nie figura. Ciekawe, czy Kasia zauważy. No tak, Kasia tutaj taktycznie widzi dobrze. No nie mam wyjścia jak wieża F6. Pierwsze partie, słuchajcie, są magiczne. Niby debiut, wszystko dobrze, fajnie, pięknie. A coś jednak tam nie trybi. DC4 próbujemy tutaj szarpać z tej strony, bo cóż ja mogę zrobić innego. Prowadzić wieżę trzeba, druga wieża wchodzi. Chociaż wieża D8 może było trochę lepsze, żeby tutaj spróbować wymienić hetmana. No zawsze zdążę zagrać wieża D8. Wieża F8 w ogóle chyba
Bez sensu. A tutaj grasz, pani Katarzyno. Ja to wymienię i zagram hetman F7. Spróbuję to wymienić. Przeciwniczka nie chce mi pozwolić na wymianę na moich zasadach. Spróbujmy wieża D8. Dobra, sprytnie, sprytnie. Bo jak wymienię, to będzie wieża na E7. Wieża E7, bardzo sprytnie. Może wieża D7 tak po prostu? Spróbujemy wieża D7. I teraz będę groził zbiciem. Żeby była jasność, ja tutaj nie walczę o wygraną, moi drodzy, w tej pozycji. Tylko o remis bardziej. Bez tego pionka jest ciężko, chociaż jakaś szansa jeszcze jest ze względu na te pionki, które tam są w górze. Dokładnie. No myślę, że króla trzeba podprowadzić wyżej. Jeszcze wyżej. Dobra. Pytanie co dalej? Pytanie co dalej tutaj grać? Przestawić wieżę. Co się stanie, jak ja zagram tu i pójdę królem wyżej? Wydaje mi się, że jak wymieni mi wieżę, to ja pójdę królem bardzo aktywnie. Ja tę wieżę chyba wymienię, słuchajcie, i pójdę królem. Tu trzymam. Niby jeden pionek na trzy, ale one jeszcze nie idą. Jakiś ruch końcem kontrolny. Ok. Jakiś A6, żeby B5 zagrać. B5 zagrajmy. Bicie, bicie. Dobra. Chyba tak. Pytanie, czy pionkiem? Chyba pionem. Trzeba wolnego piona zrobić. Dać szacha. Król F3. To idę D2. No to Kasia coś tutaj nie w tę stronę chyba królem poszła. Dzięki, Kasia. Do następnego razu. Ale no właśnie. No to jest właśnie to. Widzicie, pierwsze rundy, dużo błędów. Dobra, jest ok. Tylko pytanie, co z moją klawiaturą, bo nie wspomniałem tego, że klawiatura mi przestała chyba działać. O, dobra, słuchajcie, naprawiłem to, co chciałem naprawić. To już teraz będę spokojniejszy. Wiecie, jak to jest. Dobra, wszystko chyba działa. Wszystko jest w porządku. Dobra, klawiatura niech się suszy dalej. Dobry wieczór, dobry wieczór. Witam wszystkich serdecznie. Już mogę poczytać na spokojnie wasz czat. No tak, no tutaj Kasia w tamtej sytuacji, no cóż, cóż mogę powiedzieć, no nie docisnęła. Ja podstawiłem piona, tam trzeba jakoś pewnie była aktywność. No dobra, słuchajcie, jest pierwsza runda za nami. Jest dobrze. Wszystko słychać, prawda? Wszystko działa, mam nadzieję, bo wydawało mi się, że jak mówiłem do was, to nic nie działało. Aha, dobra, bo była coś tam. Dobra, już jest ok. Nie no, spokojnie. Tutaj z klawiaturą powinno być dobrze. Na luzie. A słuchajcie, tak przy okazji, jeżeli ktoś z was się zna na dobrych kamerkach internetowych, oczywiście w cenach takich jak najtańsza, jak najlepsza. Znaczy, no wiem, jak to brzmi, ale jakaś dobra kamerka internetowa. Tak podpatrzyłem u Nakamura i Gotamachesa, to mają chyba jakieś takie wyczesane te kamerki i coś takiego będę chciał sobie sprawić.
Jeżeli ktoś tutaj się na tym zna, bardzo proszę wklejcie coś tam, jakiegoś linka na czacie. Będę zobowiązany. A dzień dobry, witam cię Dariuszu, cześć, cześć. No, lecimy po rekord, oczywiście. Turniej w Olsztynie się bardzo udał, bardzo fajna atmosfera. Był nawet świeżo upieczony arcymistrz Igor Janik. Pozdrawiam z tego miejsca. Byli ludzie zewsząd, moi drodzy, z całej Polski przyjechali, a nawet z zagranicy. Nieco przy okazji, ale jednak zaliczamy. I w drugiej rundzie prawdopodobnie już arcymistrz wpadnie za moment. Oni aparat mogą mieć, tak, w ten sposób. Znaczy, bardzo mi się podoba ten obraz, tak, jest taki jakość świetna. Znaczy, ta kamera, którą posiadam, to jest HD 1080 Logitecha, no to chyba taka standardowa. No, ona jest oczywiście też bardzo dobra, no ale wiecie, człowiek szuka cały czas ulepszeń w różnych aspektach. Dobra, mamy arcymistrza amerykańskiego jakiegoś, nawet nie wiem, kim on jest. No dobra, lecimy, słuchajcie, walczymy. E4, no to z arcymistrzem G6, nie? Znowu czarnymi. Dobra, to z D6. Próbujemy dalej. Goniec E3, no tak grają zawodowcy. Gramy E5, koń D2 prawdopodobnie. Znaczy się koń E2. O, tutaj od razu poszło. Mi się taki ruch bardzo podoba. Ja od razu zagram. I teraz skoczkiem oddam tu piona. Może niesłusznie. Może słusznie, może niesłusznie, ale mi się dalej to podoba. To jest taka gra trochę na zadymę. Mam już rozwinięte figury, to jest gra na zadymę, jest długa roszada, jakiś tam hetman A5, coś będziemy próbować. O ile tutaj zagra hetmanem na D6. 2621 arcymistrz. No, świetnie, no, zdaję sobie sprawę. 2900 ma na czeskomie, więc trochę tam gra. Ale my też trochę gramy, spokojnie. Spokojnie, będziemy próbować. Dobra, hetman A5, myślę, że się ten ruch przyda zawsze, chociaż mogę dostać posunięcie pod tytułem. A, no dobra, gramy hetman A5. Skoczek D5, ciekawe, czy teraz wchodzi. Wymienimy hetmany, gońcem wybije pionek, skoczek, C4. No, taka będzie chyba do gry pozycja normalna jeszcze. Mój plan jest taki, żeby zagrać wieża D8 i uderzyć w D5. I będziemy stać bardzo dobrze. Wydaje mi się, że on musi. Już nie może za bardzo w sumie zbić pionka na D6. No właśnie. Dobrą decyzję przeciwnik podjął. Bardzo dobrą. No ja to wymienię. Chyba taką najbardziej optymalną dla niego. Tutaj. Aha, jeszcze może tutaj wybić. Dobra. Tego pod uwagę nie wziąłem, ale tutaj nic nie tracimy. Wieża D8 i teraz w ogóle D5. Może to jest jeszcze wersja lepsza dla mnie. Zobaczcie, ja jestem wszystkimi figurami do przodu. On nie jest. Aha, C4. Dobra, C4, takiego ruchu, zapomniałem o tym ruchu. Gramy A6, żeby tutaj wrzucić. Taki ruch jeszcze istnieje oczywiście, ale to wieża D8. Niby tu jest słabość. Niby tu jest słabość, niby tak, ale niby nie. No może cóż, może po prostu wieża B8 z planem prostym takim, tak? No może tak zagrać. Nie zagrał, tak? Więc zagramy od razu B5. Będziemy się szarpać. Poszło bicie, tak. I chyba tutaj zagramy. Czekajcie, teraz on mi na D5 wskoczy i to będzie dosyć nieprzyjemne. Ale zagram tu, skoczek, różnopolaki. Okej, okay, lecimy. Zbije wieża, zbije goniec, skoczek na D4. Nie mam za bardzo wyjścia, jak tego skoczka nie zbić. Wieża zbiła, to w ogóle mnie zaskoczył. Nie, no dobrze zagrał, co ja w ogóle gadam. Tak to miało być. Trzeba iść skoczkiem na D4. Okej, tu się królem ustawimy. Na pewno biały jest przyjemniejszy w tej sytuacji. Tutaj muszę bronić niestety, tak dosyć. Nie, może tak ustawimy króla. Takie
Schadzki wieżami będą. Różnopolaki, to będzie dosyć nieprzyjemne. Wieża B7 to może być całkiem. No nie, no wieża A4 musi grać. No właśnie, wieża A5. Nie no, próbujemy wymiany. Okej. Goniec D8 niby tu bronimy. No tak mnie będzie troszkę męczył oczywiście. To jest nieuniknione. Żadnej kontry za bardzo nie mam. No muszę tak bronić pasywnie to wszystko. Ale może się tu przerzucę jakoś i tam coś podziałam. Jest to jakaś możliwość. Białe stoją lepiej na pewno. Tak i tak. Może skoczek na B5 i na A3. Bardziej mi coś tutaj zaczyna to chyba odpowiadać. Królem się trochę zbliżę. No tak, F6 zagrać muszę. I skoczkiem muszę uciekać. Okej, tak. Tutaj chcę wejść, tam będzie groził jeszcze szach. Ciekawa pozycja. Sprytnie jak tu zagram. Tutaj zbiję. Może dać szacha oczywiście. Czasu się robi mało. Chyba skoczek C7 trzeba będzie taki plan zastosować. Wrzucę mu remis, słuchajcie. Ciekawe, czy przyjmie. No pewnie nie. Wybił. Ale to mnie zaskoczył. A to jest blisko chyba remisu. Dobra, czas się powoli kończy. Ojej, tu podstawiłem pionka. Trochę na aferę może zbiję. Pewnie zbiję. Jakaś aktywność myślę, że się złapie. Wbrew pozorom to oddanie pionka czasem może być zbawienne. Wah, ciężko grać. Spokojnie wracamy. Tutaj. Ciężko mi się w ogóle przebić. 3 sekundy. O kurczę, blade. Wziął kolejnego niestety. Aj, podstawka, goniec F4, nie wziął. O, tak? Ale to nic nie daje. To nic nie daje. Aj, 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 aj.
przegrana, moi drodzy. Kurczę, szkoda. Szkoda. Ha! Pułapka. Remis mam. Widzieliście? Te triki na sekundach? Masakra! Nie, no dobra, takie triki oczywiście się w necie stosuje. No miałem w topę. Ale... Masakra. Nie wiem, co mam powiedzieć w tej sytuacji. No widzieliście, co ja zrobiłem. Ja to już taki drugi trik... Przepraszam. No nie mogę po prostu. O, Piotruś, dobrze, że jesteś. Weź mi, wyślij SMS-a albo jakoś do mnie zadzwoń później, dobrze? Gdzieś mi twój numer umknął. Masakra po prostu. Oj. No dobra, słuchajcie, tutaj bez klawiatury na razie nie będę przestawiał. Wrócimy jeszcze kiedyś do tej... Ale podobała mi się partia, bo ona nie była taka zła. Tutaj w debiucie gościa pewnie jakby miał większe doświadczenie, większą siłę gry, to wiecie, o co chodzi. No ale Stremis z bardzo dobrym arcymistrzem. No wiadomo, trochę tam triczki, nie triczki, ale wyszło. Nie, no wiadomo, że tak, to jest taki ruch na aferę, nie? Wiadomo. Dzięki za punkty, Zuras, dzięki serdeczne. Ojejku. No, dzieje się w tych szachach czasami. No takie partie nawet cieszą. No, łe! Mamy już... Czemu nic nie mówicie? Ja tu gadam z wami 20 sekund. Ale silny mistrz Fide jakiś. Dobra. Ja tu z wami gadu, a czas ucieka. Kurczę, blade. Się zagadałem, aż miło. No i w sumie to nie wiem, jak to grać, powiem wam szczerze. A może zagram D5. Na pewno czarne są spoko. Białe też jakoś chyba nie płaczą w tej pozycji. Taka mała równinka. Zagramy sobie tutaj, wymienimy gońce. A no właśnie. No to co? No to zagramy jakiś goniec E3. Figurki najważniejsze. Nie będziemy tu się pionkiem E4 jeszcze tam wałęsać. Z planem jakimś hetman. Hetman jeszcze nie wiem gdzie. Ale może F3, żeby tak gońca schować. To jest dobry plan. Aha, tutaj. Wymusza mi nieco bicie. Muszę to zbić niestety. Nie chciałem tego zrobić, ale muszę. No i spoko, gramy pozycyjkę. Tak Rubinstein lubił sobie kiedyś ustawiać tą strukturkę. Ale zobaczcie, jaki silny zawodnik. Znowu 2800, około 50 na czeskomie. Są tutaj zawodnicy, są. Mi się pozycja podoba. Okej. Tu na D6, na E4. A3. Będziemy go przeganiać. Próba wymiany wież nawet. I wydaje mi się, że... Aha, bo tutaj mi uderza w punkt B2. Trzeba coś z tym zrobić. To nie jest za wysoki jakiś dla mnie numer. Tu na D4 mocno patrzy przeciwnik. Ok, zagrajmy skoczek D6. Troszkę mnie krępuje, muszę przyznać. Mój przeciwnik. Może z powrotem w ogóle uderzyć. Nie no, zagrajmy tak. Już nie będę cofał figur. Tutaj tak, tutaj będzie chlaśnięcie.
Pytanie, czy... Goniec F2, żeby odbić królem. W ogóle jakieś E3 takie dzikowate może nastąpić, tak mi się wydaje. Chociaż nie za bardzo ten ruch chce grać. No nieźle mnie tutaj sprowadza trochę do parteru, muszę przyznać, przeciwnik. Gramy tak, mimo wszystko. Te figury mi troszkę zaczynają źle latać, ale tak tu zawsze odbiję. No wiadomo, troszkę gorzej to stoi niestety. Muszę chyba odbić tym bak skoczkiem i zagram D4. To co? To nic. Wbijam skoczkiem. Skoczek D4, hetman D3. Żadnego kopnięcia mi takiego niebezpiecznego jeszcze nie zrobi. Dobra. Teraz hetmanem będę mógł tutaj zagrać na E3. Choć... O! To jest posunięcie dobre. Czy ja coś tu nie przewidziałem? Skoczek C3 i będę się trzymał? Wieża F1, będę się trzymał? Może ja czegoś nie przewidziałem? Aha! Zagram tu, to mi zbije. Zbije po prostu. Ja wieżę E1. Ja mam pionka więcej, tak przypadkiem, co? Aha, on jeszcze ma szacha. Spoko. A czekajcie, jak ja dam pierwszy szacha? Chwila, 30 sekund. 30 sekund, Krzysztof, myśl. Szach pierwszy. Tu wieża wiśni, ok. Sprytnie. Czy ja to przegrywam, bo ja tego kompletnie, słuchajcie, nie widzę. Ale ma trzyma diagonale. Aha, po prostu to mi wymienia. Ok. No to wtopa jest, tak, bo tu tracę wieżę. Tego nie widziałem. No dobra. Po tej ekscytacji w rundzie numer 2 tutaj trzeba uznać wyższość przeciwnika. Odwracam tu klawiaturę, bo bez tego to ciężko działa. Szkoda troszkę partii. Pograłem trochę miękko, bo mniej więcej w tej sytuacji było spoko. Dobra pozycja była do gry. Mi się podoba ta pozycja. Może nie tą wieżą, może jednak tą wieżą trzeba było zagrać mimo wszystko. Tak, wydaje mi się, że nie tą wieżą zagrałem na D1. Taki mały niuans mógłby nastąpić prawdopodobnie. Ale to mniejsza z tym. W ogóle włączę silnik tak z ciekawości, jak to wygląda. No czarne lepsze, okej. Ciekawe, czy cały czas są lepsze. No są lepsze zdecydowanie. E4 to już pokazuje w ogóle totalną wtopę. Nieźle. Ale nie, teraz jakby się nieco wyrównywało. Hetman D5 tutaj. Wieża E1. Coś tutaj trzeba było zauważyć. Ja podstawiłem w ogóle po tym ruchu. Król H1. Aha. No dobra, podstawiłem tutaj po prostu na końcu. Jeszcze zagrałbym tu. Ale to też jest przegrana partia białymi. No okej. Okay. Zostałem zwyczajnie ograny. Tyle w temacie. No ale z 1,5 z 3 jest ok. Z takimi silnymi zawodnikami... Jest dobrze. Ale zobaczcie, jaka analogia. Tutaj mistrz Fides 2850. No to świadczy o tym, że taki gość w internecie jest lepszy niż nie jeden arcymistrz, więc ciężko, ciężko z takimi grać. Z takimi to w ogóle grać jest najgorzej. Nie dość, że szybki, to jeszcze dokładny.
Ale jest dobrze. Jest bardzo dobrze. Półtorej punkta. Jest w porządku. Walczymy dalej. Jest wszystko na swoim miejscu. Patrzę, czy to mi wszystko działa jak należy. Skurcze. Dobra, teraz chyba już działa. Jak nie na grilla, można się poddać? Oczywiście, że można. Czy z tym poddawaniem się i grą do końca to jest tak, że osoby, powiedzmy, na początku swojej drogi szachowej powinny, według mnie i wielu innych trenerów, grać do końca, bo to uczy. To nie chodzi o to, żeby fartem gdzieś tam wygrać partię, czy nie przegrać może w ten sposób. Tylko o to, żeby robić jak najwięcej posunięć i myśleć. Na wyższym poziomie to jest strata energii. Tyle w temacie i tak to zwykle bywa. Zobaczcie, że arcymistrzowie grając partie klasyczne ze sobą, no to poddają się, skoro nie widzą już żadnej opcji. No to widać nawet pion więcej jest w końcówce czy coś i się poddają. No bo nie ma gry. Zwykle tak bywa. W całym turnieju, no ale tutaj nie było szans, bo traciłem wieżę zwyczajnie. Tam, w tamtej pozycji, w drugiej rundzie, jak grałem z tą wieżą na tego pionka, tej końcówce, no to tam też teoretycznie powinienem się poddać. No ale tam akurat była opcja, wiecie, złapania przeciwnika na coś tam. No i się udało. Dodawać jakość jest spoko. W dobrych momentach na pewno. No, gram na sekundach, to się zgadzam. No, zgadza się, zgadza się, zgadza się. Dobra, słuchajcie, pilnuję kolejnej rundy. Tu się zagadałem, te 20 sekund dla mnie to jest sporo. Schwidler, Peter Schwidler. Czy on przypadkiem nie gra teraz na drużynowych mistrzostwach Europy? Nie, on chyba nie gra. Ok. Mamy mistrza krajowego z Kanady. Cały dzień nie mogłeś gadać. No jak się tak śpiewa mocno, no to dobrze, dobrze. No i co, D4, tak, D5, gambit hetmański. Dobra, okej, okay, obrona tarasza. Czysta teoria. Dużo uproszczeń może nastąpić, ale ja zagram E3, nie chcę upraszczać za szybko. Wprowadźmy wieżę jak najszybciej. I skoczko wprowadźmy sobie. Tutaj. To tak można. No dobrze, hetman D2. Po pewnych posunięciach wyczuwa się, że przeciwnik nie jest taki doskonały jak ci arcymistrzowie. Naprawdę to się czuje. Ciężko mi to wytłumaczyć. Ja nie mówię, że on gra źle teraz, ale pewne rzeczy się po prostu wyczuwa. H3 odgonić gońca, aby zagrać wieża D1, żeby pilnować tutaj hetmana. Wszystkie figury grają, no i dobrze, jest ok.
Spokojne, asekuracyjne posunięcie. Nieco wyczekujące. No tak, przeciwnik się to tam czasem będzie rzucał. Tego ruchu nie przewidziałem, się przyznam szczerze. Chcę wszystko mi wymienić, skubaniutki. Za bardzo nie mam wyjścia. Gońca podstawiłem. Patrzcie, ja w tym debiucie znowu podstawiam figurę. Niewiarygodne. Tu jeszcze wisi, no ale on może odejść wieżą tutaj. Niewiarygodne. Słabo to rozegrałem, ale powalczymy o pionki oczywiście. Tu w ogóle chyba może trzasnąć. Może? Nie, nie może. Niedobrze. Może zbić. Czekajcie chwilę. No na końcu wieża C1, tak? Ale tu. Koniec, koniec. Koniec zbija. Ja jakoś mi ciężko to doliczyć. Potem H4 po prostu. Czy ja tu odzyskuję ten materiał? Bo jak zagra goniec C6, to ja zbiję tutaj i wyrównam. Hetman odchodzi, nie atakuje tu. A, zaraz. Co ja mówię? A tutaj? Dobrze, mogę zbić tutaj na D5. Bo na końcu jest tam bicie z szachem. Więc to się wyrówna. Ok. Dobra, wyrównało się jakimś cudem, ale na szachownicy mamy remis. No dobra, ale to się trzeba cieszyć z tej pozycji teraz. Tutaj hetmanem, jakiś w ogóle chyba. Aha, sprytnie, sprytnie. Sprytnie. Skubaniutki chce wszystko wymieniać. Spróbujemy jeszcze tutaj sztuczkę zastosować, tylko ta sztuczka nie za bardzo też już działa. I trochę remis, ale no tutaj będziemy walczyć dużo pionów. Jeszcze w ten sposób chcę wymieniać. Okej, w ten sposób chcę mi to wymienić. No widać gołym okiem, że on nie jest zainteresowany jakimiś tutaj. Trudno, no najwyżej wymienimy, będziemy rzeźbić się równą końcówkę. Rzeźbimy. Obym tylko jeszcze tego nie przerzeźbił. Nieco prowokacyjnie. Aha. 19 sekund. Królem idę do góry. Po prostu wędruję królem.
Ale to wymyślił. To jest remis. Spróbujemy jeszcze oszukać go, ale to jest remis, oczywiście. No dobra. Trudno. Znaczy trudno. No, miałem w topę, więc cieszymy się z remisu. Zapomnijmy o tym. Ważne, że jest tylko jedna porażka. 2 na 4. No i spoko. Ale w tym debiucie po prostu takiego pecha. Ostatnim razem też tam podstawiłem, nie? Tak, tak. Macie rację tutaj. Back chess, że tam nic nie było po tym posunięciu. No dobra. Mamy chwilę na ochłonięcie. Po czwartej rundzie jest jakaś tam ciutka, jakaś minutka, nie wiem. Dwie minutki przerwy, trzy. Wyjście z wora, tak. Tak, tak, tak. No to się wszystko wyrównuje. W przyrodzie nic nie ginie, moi drodzy. Tam ta partia fartowna, numer dwa, była fartowna. Tutaj ja miałem farta. Znaczy dwa razy miałem farta. Dobra, nieistotne. Jeszcze nie będziemy tutaj za dużo dyskutować. Myślę, czekamy na kolejne rundy. Dwa punkty są. Ważne, że dwa remisy, nie jakieś tam porażki głupie. Chyba już nie można wrócić. Nie będę wracał do tego. Powiem szczerze, nie chce mi się. Znaczy nie chcę teraz tego patrzeć zwyczajnie. Wieża E8 nie działa, bo tak wyobraźni. Wieża E8 tam nie można było zagrać, bo król odchodzi. Po prostu król odchodzi. Nic się nie działo. Nic nie zyskiwaliśmy. Klawiatura już jest spoko, słuchajcie. Już działa. Czy działa w ogóle, tylko tam jakieś kropelki są, ale to tam moment. No to jak bijemy hetmana, to wieża odbija hetmana, jak król odchodzi. Tak, tak, był arcymistrz. 2900, udało się oszukać go w końcówce, ale była piękna partia, podobała mi się bardzo. Ciekawy jestem, jak idzie naszym polskim tutaj zawodnikom. Dajcie znać, jak obserwujecie chłopaków. Czy jest jakaś partia, którą cały pamiętam? Wydaje mi się, że w tym momencie to chyba nie. Są takie partie oczywiście, które się pamięta latami lub przez całe życie, które utkwiły w pamięć, były ważne z jakimiś super zawodnikami. Damian 3 na 4, fajnie. No ale niestety ja nie pamiętam żadnej. Oj, dobra, słuchajcie, czatownicy, bez przesady. Bez przesady, takich zawodników jak ja, to jest mnóstwo podobnej sile gry. O, pytanko mam, słuchajcie, a czy ktoś z Was planuje sobie jakiś wyjazd na turniej szachowy na żywo w okresie poświątecznym, czyli między 27 grudnia a 31 grudnia ewentualnie? Czy ktoś z Was planuje? I jeśli tak, to gdzie? Piszcie, bo tych turniejów jest bardzo dużo w tym okresie, w różnych miejscach. Wakacje planujesz dopiero, spoko, spoko. Ten okres poświąteczny jest takim szachowym okresem. Bardzo dużo ludzi gra wtedy w turniejach. Gdzie marker grasz? To się chwal. Bo ja się zastanawiałem, no Krakowa raczej nie zagram, zbyt długi, troszeczkę nie po drodze w tym momencie. Bardzo by chciałem, ale niestety się nie uda. A, do Chorwacji z Kacperem jedziesz? Spoko, bawcie się dobrze, ale to jeszcze czasu. Gdzie szukać turniejów? Panie Prodziekanie, rower, 20 kilo mniej. Gdzie szukać turniejów w Polsce? Mam nadzieję, że wiesz. Tutaj trzeba pomóc ludziom. W Warszawie coś będzie, spoko. Chessarbiter.com, oczywiście, że tak.
Pierwszy raz oglądam cię na Twitchu. Dzięki, dzięki, dzięki. Dzięki za powodzenia. Jak wielu może być w Polsce graczy o mniej więcej twoim lepszym poziomie? Znaczy to też ciężko mi stwierdzić. Ci gracze stają się coraz lepsi, tylko nie twitchują, nie udzielają się w necie po prostu. 2 punkty. 2-4. Jest taki turniej, słuchajcie, między 27 a 30 grudnia w Kętrzynie, na Mazurach, z bardzo wieloletnią tradycją i strasznie się poważnie zastanawiam, czy nie zagrać sobie w tym turnieju, tak żeby po prostu, znaczy nie wiem, czy to będzie silny turniej w tym roku, nagrody są zwiększone, ale zawsze ten turniej rankingowo dla mnie był bardzo słaby. Ale myślę, że jest godny uwagi. Bardzo ładny, znaczy ten, inaczej, miejsce jest nie dość, że tanie, warunki są bardzo dobre, gra jest na hali gimnastycznej i na miejscu jest basen, stołówka, wszystko. To tak, taka mała reklama. No, muszę to zrobić, bo z Kętrzyna pochodzę, więc tam, no. Zresztą tam i tak bardzo dużo ludzi zawsze przyjeżdża. Myślę, że w tym roku też sporo ludzi się zjawi. Coś tam było, czy Gorint, możliwe. Polska-Norwegia 2, no szkoda, że Polacy tak, no stać ich na więcej. Cześć Ardeno, nie wiadomo jeszcze, kiedy będzie w Uzdowie. Na czas arbitrze trzeba to śledzić, nie mam pojęcia. Jak forma dziś? No tak, nie wiadomo, nijak, ale arcymistrz został zremisowany fartem. Kęczyn jest piękny. No dzięki, dzięki, Digital. W ogóle ludzie z Krakowa, z całej Polski przyjeżdżają do Kęczyna. To prawda. Grają, grają. Tam jest właśnie, tam są takie fajne turnieje do 1600 i od 1600 w górę. Są 2 openy. Myślę, że właśnie dla osób, które zaczynają swoją przygodę, to będzie bardzo dobry turniej. No turniej w Olsztynie się udał. Bardzo się udał. Ludzie pytali, kiedy następny, a właściciel knajpy mówi, no za tydzień, ale za tydzień nie zrobimy oczywiście. Może w czerwcu, może nie, ciężko mi stwierdzić. Takich zawodów też nie możemy robić zbyt często, ale Mariancello coś tam też wspominał, że może w Mrągowie coś takiego odpali, także spokojnie. Tak, Wojtaszek z Rosją tam, no szkoda, słuchajcie, to sport. To jest sport. Zawsze jest jakiś mały czynnik, który decyduje. Nieraz Radek Wojtaszek na pewno drużynę ratował. No tym razem się nie udało, no i cóż można powiedzieć. Dobra, moi drodzy, gramy, gramy, gramy. Musimy się troszeczkę odbić. Bardzo bym chciał tę partię wygrać, żeby... No nie, no trzeba wygrać, no co? Lecimy. Mistrz Krajowy. Armenia. Dobra, G6. Refleksje, spoko, wszystko w porządku. Obrona królewsko-indyjska, no dobra. Lecimy. Tutaj nie ma co się zastanawiać. Dobra, tutaj taki ruch. No tak grywają ludzie. Zgramy H6. No to hop, E6. Skoczkiem to zbił. To ciekawe podejście. Tu zbijemy. Nie, źle zrobiłem. Wieża E8. Za szybko. Za szybko troszeczkę zagrałem raczej. Hetman E7, skoczek D7. Taki plan zrobimy. Skoczek u gotowości. Już mnie cisnął. Skubańce. Ale wybijemy tego silnego gońca. Przeciwnik jakoś tak nie gra zbyt dobrze według mnie. Daje mi duże szanse na...
Ale chce mi mata zasadzić. Ja cię kręcę. Powiedziałem nie w porę. A zaraz jeszcze taki ruch mam. Wieżę odbiję, jak zbiję w przelocie. Chociaż też mogę odbić gońcem. Hetman G6, tutaj stracę pionka. No, zwariowana pozycja znowu. Tutaj? Dobra, to mnie ten ruch nie bardzo cieszy. Bo nie da mi mata, nie będzie mnie atakował. Partia w wykonaniu moim jest słaba. Za szybko debiut zagrałem, od razu się przyznaję. Ale upatruję tutaj szansę w tej pozycji. Jakieś szalone, bo tutaj mogę wybić, zagrać F4 i dobrać się do pionka. Będę musiał zaplanować zagrać wieża D8. Coś w tym stylu. Wybił. Wybił? Co? Ale to jest dobra gra z jego strony. Muszę wybić. To jest bardzo dojrzała decyzja, słuchajcie. On dobrze zagrał. Robiąc mi tu kuku. Bardzo ładnie zagrał. A zaraz, a tutaj? Właśnie. Ach, żeby nie to związanie, to bym miał ciężko. Goniec H4, wieża D8. Wieża D8. Wybiję za chwilę skoczkę i wybiję tu. I będę żył. Nie, nie mogę tego wybić. Chwila, chwila. Mogę, bo tam mam z szachem. Ale się porobiło w tej pozycji. Mam z szachem, mam z szachem. I tutaj, dobra. No tak, on zagra tu. Trochę mi zmiażdży wieżę. Tylko, że... No piona wziąć trzeba. Okej, król jak najszybciej do góry. Wieżówka. No taki remis tego ważnego pionka mi wziął, ale musiałem go tu wpuścić. Mój król musiał być aktywny. Będę bronić. I tak będę grał. Patruję szansę w tych pionach. Jeszcze on mi tu weźmie, nie weźmie. Ajajaj, moi drodzy. Podstawiłem, jak ja szybko gram. Będę musiał oddać wieżę za pionka. Tutaj on mi zbije. No muszę tak zrobić, masakra. Ale wezmę tu piona. Nie mogę wziąć, idę pionkiem najpierw. Żebrać o remis w każdej partii trzeba. No idę. Tutaj grozi wzięcie, więc muszę najpierw tak. I teraz pytanie jest takie. Tutaj odciąć króla obowiązkowo. A, wieża odejdzie. No właśnie. Dajmy szacha. Kolejnego. W takim małym cugcwangu mnie przeciwnik stawia, niestety.
No walczymy o remis oczywiście. Wydaje mi się, że remis mam. Nie wiem, jak on by miał to wygrywać tutaj. No okej, z remisu będę bardzo zadowolony. Co za partia. Debiut zagrałem bardzo źle. Za szybko. W tej sytuacji, po biciu skoczkiem, no jest G5, tak? Dobra. I tutaj wieża E8 planowałem grać. Silnik jeszcze się zastanawia, chociaż też pokazuje oczywiście bicie. No ale tutaj skoczek C6, takie to są moje posunięcia rozwojowe. Dobra, ale poszło chyba najlepiej, jak silnik wskazuje, jak widać. Tak, dzisiaj dużo remisów, to prawda, ale to ważne, że nie przegrane. To też, słuchajcie, też jest istotne. 2,5 na 5, no pora na jakieś zwycięstwa oczywiście, ja się z tym zgadzam. F5 jakiś pokazuje agresywne, no fajny ruch, no wiadomo. Czyli nie było źle, tylko ja zagrałem gorzej. Człowiek się uczy całe życie. A ten ruch w ogóle znowu F5 pokazuje. Gość był do ogrania oczywiście. Tak, jakoś tak czuję, że był do ogrania. H4. E5 w ogóle nie widziałem. Tutaj. Wtopa. Skoczek na G5 teraz? Co to daje? A jak wezmę tu, to jak przegrywam? Aha, skoczek E4. Jezu, słuchajcie, ja nic nie widzę. Dramat. Dobra. Partia idzie do kosza. Czekamy na kolejną rundę. No nie, 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 nie. Nie chcę być polskim girim. Absolutnie nie chcę remisować co chwilę. No tak. Wow. Ale zaraz, 2,5 z 5 i tylko jedna porażka. Może jakiś rekord zrobimy w najmniejszej ilości przegranych w Title Tuesday, a tego nie brałem pod uwagę. Też jest dosyć istotne. Tomkiem jest kuku, byłby super mecz. No nie mam nic przeciwko. Zaraz, tu już jest partia? Nie, ja zgłupiałem totalnie. Tak, to jest już partia. Obrona królewsko-indyjska. Zagramy sobie system Averbacha. Rewanż prawdopodobnie w grudniu. Z królem Pawłem. Jakieś mniejsze troszeczkę tempo. Bijemy tym pionkiem. Nietypowo jak dla mnie, ale nie będziemy przynajmniej tu atakował pionka E4. Zrobimy sobie roszadę. Ok. Wieża E1 się przyda zawsze.
Meczek z Hikaru. Pewnie, jutro z Hikaru zagramy. Zapewne. Nie, słuchajcie, to do Hikaru się ciężko dostać. H3 to jest taki ruch, który się przyda. Jeśli skoczek E4, ja wybiję i zagram tak, to zdobędę figurę. Tak się też dzieje. Chyba dobrze policzone. W bulecie to bym chyba miał największe szanse z Hikaru niż na 3 minuty. Chociaż z drugiej strony może macie rację. W bulecie chyba jest najlepszy. Mówię to dlatego, że mój kumpel ostatnio grał z nim w buleta i praktycznie miał go na rozkładzie. No dobra, chyba mistrza FIDE troszeczkę oszukaliśmy, albo mówiąc inaczej, on oszukał się sam. Figurę przyjmę z miłą chęcią i radością. Tylko muszę pamiętać, że to jeszcze nie jest koniec partii. Może skoczkiem. W ogóle teraz jakieś F3 będzie chyba groziło, a trzeba uważać. Dobra, goniec E3. To co? Skoczek E6, no będziemy trącać gońca, tu atakujemy hetmana. No, bardzo gładziutka partia, ale to wynikało z błędów przeciwnika. No i spoko. 3,5 na 6. Wracamy do gry. 3,5 na 6. To jest dobrze. Tylko jedna porażka. Odpukać. No jest świetnie. Może w takim razie zdążymy zobaczyć tutaj, o ile mi się to odświeży. Właśnie. Chętnie bym zobaczył jakichś innych graczy, ale to mi się nie odświeża. Nie wiem dlaczego. No szybko poszło, to prawda. No czasem się właśnie zdarza tak, że idzie fajnie i szybko. Meczek ze Zbyszkiem Pakrezą? Ja jestem otwarty. Ja mogę grać i mecz z Janem Krzysztofem Dudą. Nie boję się sromotnych porażek, to zawsze fajne doświadczenie, z arcymistrzem tym bardziej, pewnie, że tak. Tylko, że to trzeba zorganizować, wiecie, ja za bardzo nie mam czasu, jeśli ktoś mi coś tam rzuci hasło, no to rozważymy wszystko. Sam na razie nie podejmuję takich działań z prostego powodu czasowego, no, no tyle w temacie, no. Także spoko, jestem otwarty. Weźcie i czas znajdźcie na to, kurczę blade. Znajdziemy, no. Jak będzie trzeba, to znajdziemy. Dlaczego nie ma emotek kanału? Właśnie, prodziekanie, dlaczego nie ma emotek kanału? Myślę, że tu, prodziekanie, umówimy się na jakiś tam dostęp do czegoś, coś tam ostatnio mówiłeś, z racji tego, że się poznaliśmy na żywo, więc chyba oszustem nie jesteś. No to tam coś możemy podziałać ewentualnie. Żeby tutaj ludzie byli zadowoleni. Sorry za tego oszusta, ale już sobie troszkę pozwolę na mocniejszy język. Dzięki serdeczne, Jarku. Mi się też dobrze grało z Pawłem, tylko strasznie długo to trwało. Ja zapomniałem, że ja z Dawidem, jak grałem mecz, to 15 minut plus 10 sekund, i mi się ubzdurało, że też grałem na 20. Dlatego Pawłowi zaproponowałem, że zagramy tempiem 20 plus 10. No to myślę, że 15 plus 10 jest wystarczające, jak na takie długie, długie tempo. Nie, nie jestem oszustem. Rewanż ma być, tak, ma być rewanż z królem Pawłem jakoś w grudniu na jakieś troszeczkę żywsze tempo. Może jakieś 5 plus 2, 5 plus 1, coś takiego. To myślę, że 5 plus 1 to może być takie dobre tempo, bo to też jakiś czas się zawsze dodaje i możemy nie przegrać, jak matujemy na przykład wieżą.
Mówisz, Wuker, że miałbym 500 widzów, jakbym częściej streamował? Ten czas jest bardzo ważny, słuchajcie, ten czas jest bardzo ważny. Pomyślę, no, raz w tygodniu to tak, tutaj się spotykamy, no, dwa razy w tygodniu może spróbuję coś robić, jeszcze muszę jakiś format przybrać ciekawych szachów. Zobaczymy, pogadam tu z moim dziekanem, zobaczymy co i jak. Szans, tak. Z Pawłem miałem tam sporo szans, to prawda. Szczególnie partia czarnymi tam w ala królewsko-indyjskiej. Tak, serdecznie Wam dziękuję, że jest i tak Was tak bardzo dużo jak na mnie. 200 osób póki co regularnie, to jest świetna sprawa. Bardzo się cieszę. Kiedyś pamiętam, jak zaczynałem, jeszcze jak YouTube'a nie miałem, wchodziłem na streama, to Kacper Polok mnie tam wspomagał kilkoma widzami. No to miałem dwie osoby, jedną, wiecie, trzy. No tak się zaczyna zawsze, nie? Dzięki, Marker. Dzięki serdeczne. Robię, co mogę. Przez najbliższe 5 lat co najmniej, mam nadzieję, nie spaść z poziomu, a jeszcze go troszeczkę podciągnąć. Takie to jest minimum. No, ładnie się rozwija, to dzięki oczywiście Wam. Tak, to prawda. W każdym razie, jestem zadowolony. A tak na marginesie, a propos kanałów szachowych, 10 dni temu otworzyłem nowy projekt, tylko jeszcze o nim nie wspomniałem. Jak wrzucę tam, bo tam już mam dwa, mam już trzy filmy wrzucone, jak wrzucę ich tam z 6, z 7, no to wtedy ogłoszę tutaj, moi drodzy, Wam nowy projekt kanału szach, też szachowy kanał oczywiście, tylko nie będę na razie zdradzał co i jak. Jestem ciekawy, czy w ogóle to się przyjmie, bo może to dla niektórych być nudne, no zresztą jak szachy, prawda? Ale mam nadzieję, że niektórzy będą zadowoleni. Głównie dla osób właśnie początkujących. No zobaczymy. Na razie nic nie zdradzam, ale ogłoszę wszystko na Facebooku na pewno przy okazji lub za tydzień na streamie, czy tam gdzieś tam w socjalach wypalę z tym. A czy się uda z tym? Nie wiem, zobaczymy. Trzeba próbować różnych rzeczy. Ja uważam, że to ma sens, przynajmniej dla mnie, a czy dla innych ludzi, zobaczymy. Tak, Chess Whip silny, silny, grałem nawet z nim. Bardzo mocny jest, to prawda. O, Digital, jesteś ciepło, blisko, ale już więcej nic nie powiem. Jeżeli nawiązujesz do kanału nowego. Dobra, mamy, słuchajcie, kolejnego przeciwnika, Mistrz Fide, Serbia. No nie, no nie mogę podać nick tego kanału, no bo będziecie wiedzieć wszystko już. Dobra, czyli tutaj mamy takie coś ala angielskie. Podoba mi się to. Okej. Coś tu mogłem poknocić, ale gramy. Oj, tu podstawka. Chociaż może nie do końca, bo to odbije. No dziwna poza już jest. Oj, dziwna. Okej, okay, no muszę odbić tu pionka, nie mam wyjścia. Bierze A6, żeby nie stracić niczego. No i powrót. Powrót taty bez wypłaty.
D6. Szybko tutaj sobie gramy z moim przeciwnikiem, ale już troszeczkę jakbym wyprostował, chociaż biały jest lepszy, oczywiście więcej przestrzeni. Na przykład skoczek E6 gryzie, goniec D7 będzie groziło. Bierze A6 aktywna. No tak. Okej. Jak goniec B7, to ja zbiję na B5. Właśnie, on teraz może mnie tutaj nieco ustawiać. To może być problem. Spróbuję go ugryźć tak, sprowokować do H4. A nie, jednak jest H3. Teraz tak, może tak oddać wieżę. Wiecie co, ja oddam tą wieżę. Znaczy spróbuję ją oddać za tego gońca. Robię to świadomie. Tu już H3 się osłabiło, dlatego też tak próbuję. Cześć Pawle. No na razie 3,5. Póki co wprawdzie bez porażki, ale teraz jest troszkę cięższa sytuacja. Ale nadal walczymy. Tu będzie coś wisieć. No słabości są. Tamtym może trzeba było. Co by było, to by było. Para gońców może coś tutaj powalczy. Tu wisi. No to tak. O, tak zagram. Bo jak zagra tu, to ja chyba wieżę na A8. Parę gońców może podziałać. Mam nadzieję. A, i teraz może zabić. Dlaczego ja nie grałem od razu tutaj? Tu. Aha, okej. Żeby 8. Nie wygląda to kolorowo, niestety. Przeciwnik solidny. Bardzo źle. To jest koniec partii. To jest koniec gry. Wystarczy skoczkiem zbić. Nie zbił? On tego nie zbił. Cudowna wiadomość dla mnie. Już jakby zbił, to koniec partii by było. Tu może chciał zagrać, ale nie widział. Tu nadal chce zagrać i on to widzi. No chowam się tutaj. Tu już jest fart, słuchajcie. To znaczy fart, że jeszcze nie przegrałem. Skoczek stoi bardzo dobrze. Może dlatego nie chce. Nie wiem. To tak. Próbujemy. O, i co? Przedrzeć się jakoś hetmanem tędy muszę coś zrobić. Chociaż tu pionek będzie bardzo słaby. Więc muszę go przytrzymać. A może tak zagrać teraz? Może tak zagrać jednak. Tu trzymam pionka na ten moment. Gońcem czy pionem? Chyba pionem. Chyba. Szacha widział, to go dał. Wieża H7. Wow.
Duże zamieszanie się robi w tej sytuacji. Co? Teraz tu. Dobra, wiesz, D6, on mnie bije tu, ja tu. No tak. Kurde, dobrze zagrał. Nie wiem, tak gram, nie widzę nic innego lepszego. A, skoczek F5 po prostu. Bo mat grozi. Dobra, uczciwa porażka. Nie ma co analizować. Ale mnie gościu rozwalił, powiem wam szczerze. Jak to jest możliwe, że tak łatwo mu to debiut poszedł? Ja znowu za szybko gram. Musicie mnie troszeczkę przyhamować, słuchajcie. Są schematy, które bardzo lubię i tak to skasztaniłem. Znaczy teraz. Nie, no skoczek E8, dobrze. Jestem ciekawy, czy te przez chwilę miałem jakąś opcję na cokolwiek w ogóle. No białe tu już fantastycznie stoi oczywiście. A też nie wykorzystał szybciej swoich szans. No widać taki blickarz z tego przeciwnika. 3,5 na 7. Cztery partie do końca. No to wiecie co to znaczy, nie? Tu nie można przegrywać. Jakoś nie mogę tak być w tej tendencji zwyżkowej. Troszkę mnie to denerwuje. No denerwuje mnie to tak sportowo. No tam wiadomo, zagrałem H5 to bzdura, no ale on też grał bzdury. Tutaj z D, z B czy z D? Jeden grzyb. Trzeba było mieszać. Zagrać tak. Wszystko widział. No tak, pionka podstawiłem. Król G7. Hetman bierze D8. A no tak, G4 tu się już sypie. Wszystko się sypie i skoczek D4 plus 10 ponad. No. Hetman E7 nawet wygrywa szybko. Bardzo dziwnie zagrał. Każe w ogóle bić, nie? No tak, w zasadzie uproszczenie mogło dawać jakiekolwiek szanse. Tylko tutaj Hetman. Oto król F8. Król F8 wszystko by działało. Sam otworzyłem pozycję i sam ją przegrałem. No w ogóle ładnie zagrał. Skoczek D6 ładnie wymyślił. No taktyka, taktyka. No widzicie, taktyka jest bardzo ważna. Król F8 jeszcze było ruchem, gdzie cokolwiek, cokolwiek, cokolwiek. Ale nie, no bo tutaj, tutaj, tutaj. I tutaj grozi mat. No ale wiecie, dobra, to nawet nie ma co patrzeć, ok. Lecimy dalej. Zaraz, kolejna runda, świetnie. Czyli ósma teraz, tak, bo 7 było, 50%. Chciałoby się troszkę, z punkt więcej. Dobra, trzeba wygrać teraz 3 pod rząd, a potem zobaczymy. Jak się uczyć debiutów. Słuchajcie, jak gdzieś tam nagrywałem początkowe filmiki o liczeniu wariantów, czy coś w tym stylu, to można sobie spróbować pogrzebać. Ale uczenie debiutów, uczenie się debiutów, no to jest najprostsza rzecz, jaka może być. No bo sięgamy po warianty, patrzymy, jakie są suche ruchy, potem analizujemy sobie partię z tego debiutu.
i praktykujemy i umiemy debiut i tyle. Znaczy, jak ktoś jeszcze potłumaczy, jakie są plany mniej więcej, no to to już jest kompletne wtedy. Boliwia. Tutaj nie ma, słuchajcie, łatwych przeciwników. No, pojedziemy na ostro tutaj z zawodnikiem. Nie wiem, E5 czy jest dobre, ale zagram. No, zróbmy roszadę, żeby mieć spokój. No to teraz hetman B3. No to hop. Izolowany pionek będzie, dobra. O. Albo nie będzie. A można wrócić, można. Trzeba. No i się nam pozycja nieco uspokoiła, aczkolwiek D4 jest pewnie silne. No trzeba sporo liczyć tutaj, bo na B7 jeszcze będzie wisieć. Turniej się bardzo udał. Okej, okay, no będzie chciał mnie tu drapać, jak widać. Dobra, ale ja zbiję tego pionka na D5, żeby mieć z głowy. A pionka więcej. Wydaje mi się, że to jest jakiś młody zawodnik. Jak zbiję mi na F3, to ja zbiję na E7. I zbiję pionek więcej. Tylko ta struktura jest oczywiście jest jaka jest. Ale pionek więcej. Lepiej jakby ten pionek stał o jedno pole niżej. Ale widać, tutaj młody gra dosyć ambitnie i tak, muszę przyznać, stara się grać aktywnie. Tu jeszcze jakieś wtrącenia istnieją. No tutaj w ogóle bicie pionka jest teraz możliwe. Ok, lecimy pionkiem, żeby tutaj zagrać od razu A5. Wieżówka, co? Chcę grać wieżówkę. Ten skoczek może być dobry. Zaraz, to muszę tak. Skubaniutki. No muszę tak zagrać. Zbije mi i duże szanse są na remis ze względu na jego aktywność. Jeszcze będzie wieża F2. Dobra, tak zagrał. Sprytnie. To dobrze, zagramy końcem na D4. Skoczek, a skoczek F4, paskudny. Jakiś król H1. Czarne chyba nie mają źle. Tak to określę. No odejdę, bo w ogóle straszne rzeczy by się tutaj działy. Jak zbije, grozi mat. Teraz zagram sobie końcem na A1. Niezbyt mi się ten ruch podoba, ale... Ale co ja mogę? Coś takiego chyba trzeba będzie próbować. Ewentualnie może tam uderzyć. Zaraz zobaczymy. Pion A4, jak on zajmie się pionem A4, to ja się zajmę skoczkiem. Jak ta wieża zacznie tam pionka atakować. No to jest to cierpienie za tego pionka więcej. Muszę zagrać H3. Inaczej mnie zgniecie strasznie.
Ale ładnie. To jest młody zawodnik prawdopodobnie. On bardzo dobrze myśli. Teraz tak. No dobra, oddam pionka. Zagram wieża E4. Oj, 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 tego nie widziałem. No to teraz podstawiłem. No to teraz nie jest ciekawie. Nawet powiem więcej, jest strasznie źle. Co tu się dzieje? Przegram tą partię. No przegrałem tą partię, słuchajcie. Masakra. Totalnie. Nawet tak może zagrać. Młody mnie rozwalił przez moją naprawdę taką głupią grę. No, wybaczcie. Słaba partia. Bardzo słabo zagrana przeze mnie. Mega słabo. O, 3,5 na 8. Beznadzieja. Coś lepszego w tej sytuacji. Od razu Hetman D4 można by było zbić. No, można by było. Można by było. Pozycja była. Wszystko tu się trzymało. Tutaj pokazuje, żeby grać goniec E3, oddać pionka i skoczek D5 z jakąś tam. No dobra, ja się zajęłam obroną, czyli odszedłem niepotrzebnie skoczkiem. No ale to już jest taka gra troszeczkę na, powiedzmy, jakby to powiedzieć. A, brakuje mi teraz słowa. Na dynamikę, o właśnie. A tutaj, wracając figurą, nie mam tej dynamiki. Mam izolowanego pionka, który jest niby słaby, ale on teraz nie jest słaby, bo on idzie na D4, goniec E6 i tak dalej. Para gońców u czarnych. Jego dokładność mam sprawdzić. Moment. Wróć. Gdzie to ta dokładność jest pokazana? 88,5. Normalna. Tu nawet źle zagrał jednak. Ojej, nie zauważyłem, że tutaj skoczek i hetman broni na F3. Dobra, no ale nie mówcie mi, że ta pozycja jest zła dla białych, no. Bardzo aktywnie grał. Ale jak widać, też mi troszeczkę aktywności zabrakło. W ogóle nie grajcie tak jak tej partii, słuchajcie, jak ja to zagrałem, to była tragedia. Tutaj trzeba przecież wymieniać wieże, ustawić figury do gry, a nie tam ruszać pionkami. To wszystko jest za wolne. Nie dostrzegłem takiego ruchu. Skoczek D5, no bez sensu. Każe grać goniec E3. Słusznie. Ale nie chciałem pionka oddać. No ale przecież po goniec E3 i pobiciu pionka jest szach, a potem jest tutaj akcja na D7 i jednego z tych pionka odzyskuje, a goniec na E3 stoi o wiele lepiej.
Ale nie, oczywiście, zagrajmy aktywnie goniec A1, tak sobie pomyślałem. Świetnie. H4, H3, wieża A3, wieża E1. No ten worek z porażkami niestety się rozsypał. No i tu podstawiłem, oczywiście, tu przyznaję się bez bicia, nie widziałem po prostu. Nie dostrzegłem. Za dużo podstawek albo za mało tlenu. No to już nic się nie uda, oczywiście. Dobra. Tak bywa. Czekamy na kolejną rundę, która się rozpocznie za moment. Oj, Piotruś, Piotruś. Psycha siada? Nie przesadzajcie. Bez przesady. Jest coś takiego, jak... No, chyba jest coś takiego, jeżeli grasz z zawodnikiem określonego poziomu, no to tak niby dostosowujesz się do jego poziomu i wykonujesz w podobnym stylu posunięcia, czyli grasz z arcymistrzem, to starasz się grać dobrze i robisz te ruchy lepsze. Grasz z kimś słabszym, to wydaje ci się, że jesteś lepszy i wykonujesz ruchy tak trochę od niechcenia, bez większego, głębszego namysłu. Albo może tempo już jest dla mnie za małe, nie wiem. Grał sobie partię dłuższą, to troszkę inaczej to by wyglądało na pewno. Ale to jest tylko takie moje tłumaczenie, które nie ma racji bytu tak naprawdę. Jak nie chcę, to nie powinienem tego grać, nie? Takiego tempa. O, wiem co zrobię. Okno, okno. Chociaż będzie trochę zimno. Ale tlen jest ważny. Brakuje tlenu, tyle się gada. Nie, tam wszystko było w porządku. WKND, trolling, wszystko było ok. Nie chcę być złym prorokiem, ale no. Niechlubny rekord chyba najmniejszej ilości punktów to było 3,5 chyba punkta. To się nie może powtórzyć. Zostało rund 9, 10, 11. Czyli 3 rundy zostały, a ja mam tylko 3,5. No walczymy o te szczęśliwe 6,5 punkta, nie ma wyjścia. Dobra, dwie partie szybko wygrywamy i lecimy dalej. Oj, nic o tym nie wiem. Czy jest taki doping farmaceutyczny? Nie mam pojęcia. Raczej nie. Też nie znam się. Nie wypowiem się. Nie znam się. Ha, po 8 rundach jest zawsze tam jakaś mała przerwa. Znowu te przerwy. Dzień dobry, Gucio. Raczej nie bardzo. Punktów 3,5 tylko. Tylko 3,5. Ten powrót do bieganka już jest wdrożony. Także już jest wszystko wdrożone, spoko. Moderator przewrażliwiony? Absolutnie. Żebyś widział, jak śpiewa.
Wiesz co, tu nie ma słabeuszów, mój drogi, dlatego że wszyscy mają tytuły międzynarodowe minimum, więc tu nie ma słabych zawodników. To jest najlepsze. No właśnie, jak troszkę spadasz w tą dolną część tabeli, oczywiście, no to ciężko się wybić. Wiadomo, troszkę trudniej. Kiedyś troszeczkę lepiej grałem w te szachy, muszę wam przyznać. Mówię o internetowych, oczywiście. Człowiek był trochę młodszy, taki bardziej waleczny. Nie wiem, wydaje mi się, że po prostu lepiej grałem kiedyś. Nie można, znaczy przynajmniej w moim wypadku, ja nie potrafię grać super dobrze w partiach klasycznych i jednocześnie super dobrze w partiach internetowych. No, u mnie to jakoś nie działa. Dobra, lecimy. FM. No, a tu jeszcze 2600 musimy wrócić w Tagle Tuesday. No, w tym to już nie wrócimy, ale na te 2600 trzeba wrócić. Pterodactyl Defense pokazuje. No nie, no jaja, słuchajcie. Widzicie to? To jest wariant pterodaktyla. Turniej rozgrywaliśmy. Witam cię prosto. No, w Olsztynie rozgrywaliśmy. No, będzie chciał rąbnąć pionka, ok. I zrobi to. To niech bije. Potem zagramy skoczek na D7, jak zbije hetmanem. Jeszcze nie bije. Identyczna nie, bo tam nie było długiej roszady. Taki ruch mi się narzuca. Wymusić zbicie, żeby ten czarnopalowy goniec zniknął. W King Kongu, King Kong, dokładnie. Prosto, de prosto jesteś z Olsztyna, bardzo mi miło. To nawet się nie spodziewałem. To już wiem, dlaczego takie duże donaty były. Czy ja mogę zbić tutaj pionka, ktoś mi powie? Chyba mogę, co? Nic nie widzę, biję pionka, tutaj odbijam, w razie czego jak zagra wieża. Jak zbije, to zbije i tu wszystko się otwiera, więc bije pionka. Dlaczego by nie? No i? No wiem, że na B7 wisi, ja to wszystko widzę. A to ciekawa ciekawostka. Dobra, wisi piąto, zagram tu. Wiem, że to ruch jakiś taki bez sensu, no ale wisiał, no to go podeprę. Może tu się przestawić teraz. Tu wisi nam. Nie no, tak zagramy, tak zagramy. Stara baszta jeszcze istnieje, oczywiście.
Mogę też skoczkiem tutaj ładnie wrócić w zasadzie. Nie weźmie tu, ja wezmę tam. Goniec będzie żył. No i do góry pionek C4. Co tam będziemy się szczypać? Potem D5. Gońce zaczną grać. To w ogóle taki ruch można, tylko on G3 zagra. D5 tu. A, sprytnie, sprytnie. Sprytnie. No dobra, przerzucamy skoczka. Aha. Tutaj na E7 coś będzie wisiało, ale mam tu jakiegoś szacha z ukrycia. Więc król F8 zadziała, myślę. Wieża A7 i goniec D4 i będzie po zabawie. No, widzicie? Wszystko słyszał i nawet nie zerknął, że... Dobra. Cztery i pół na 9, 50%. Póki co. Lekko odbite morale. Śledziłbym jakąś grę, ale tu mi coś nie odświeża. Panie Czeskom, coś tu z Czeską chyba nie działa tak jak trzeba. O, skalp fide mistrzowski, oczywiście, zawsze miło. I no, zawodnicy przyjechali z Krakowa i z Dąbrowy Górniczej, z Berlina para nawet przyjechała, dużo osób z Gdańska, z Podlasia bodajże, z okolic Olsztyna również i miejscowi też było kilka osób. Elbląg zawitał, no, Igor Janik arcymistrz przyjechał, świeżo upieczony również, także fajnie, fajnie. Dużo ludzi było. Znaczy dużo ludzi, no było tyle, ile trzeba i z różnych stron, bo bardzo sympatycznie. Niektórzy nawet tutaj, niektóre osoby przyjechały, wiecie, pociągiem, spędziły całą noc na Starym Mieście i tam o 5 rano, powiedzmy, czy coś koło tego, od razu w pociąg i do domu. Także i tacy zapaleńcy byli, także wielki szacunek, dzięki serdeczne. Damian Lew tak się wycofał, to też mu nie zaczęło iść. Nie, tak się nie można. Chyba że się wycofał, jak coś mu tam internet palnął, a inaczej to nie mało. Nie można się wycofywać. Na małą szachownicę? Tutaj, masz rację. Dzięki za podpowiedź. Człowiek się uczy całe życie. A tej partii akurat nie chcę oglądać. Faktycznie tutaj są opcje. No widzicie, dzięki serdeczne, ale to pomoże w oglądaniu właśnie nawet polskich zawodników, gdzie nie trzeba, wystarczy na tabelkę spojrzeć. Te warianty wyłączymy, żeby nie przeszkadzały. Tam wieża, a tutaj wieża wisi. Spoko. No dobrze. Partie się chyba skończyły. Za chwilę runda numer 10. Kętrzyn, czy potwierdzę, tak? Też jeszcze na 100% nie wiem, ale tak mi dzisiaj zaświtało, że dlaczego by nie. Dam znać oczywiście. Turniej jest o tyle fajny, bo mówię, jest bardzo tani, chyba nie znajdzie, jeśli chodzi o zakwaterowanie, wyżywienie, no tańszego chyba turnieju nie ma w Polsce, tak mi się wydaje. I mówię tu z pełną odpowiedzialnością, a do tego jest bardzo dobry dla osób początkujących, bo są dwie grupy, przypominam, do 1600, więc polecam. I warunki są świetne teraz, noclegowe.
Basen na miejscu, no spoko chyba. I on trwa bardzo krótko, bo on trwa tylko od 30, o, przepraszam, od 27 do 30 grudnia, więc każdy zdąży wrócić na Sylwestra, gdzie by nie mieszkał, myślę. Więc spoko, spoko. Jak ktoś chce sobie zagrać szybki turniej, a nie długi, właśnie taki mocno długi, to myślę, że warto. Link do turnieju poszukajcie na Chessarbitrze. To jeszcze tak, na Chessarbitrze jest. No to myślę, że Prodziekan zaraz wam wlepi. Tam już jest komunikat, można się nawet już zgłaszać. Ktoś chce powalczyć o kategorie szachowe, to na pewno warto. Tutaj organizator nawet nie wie o tym, że ja o tym turnieju teraz mówię, ale organizatora znam całe życie, także pozdrawiam pana Mirka z tej strony, z tego miejsca. Myślę, że się ucieszy. Co kiedy? 27.30. Jakbyś znalazł teraz Kacper na czas arbitrza i tutaj wrzucił link, to byłoby super. Szachy klasyczne, warmińsko-mazurski i tam w grudniu znajdziesz. O, jest, ekstra, dzięki. Tylko to jest, tam jest chyba, tam są dwie grupy. Ale to tam odnośniki są już, myślę, że każdy da radę znaleźć. No dobrze. Mamy 4,5, walczymy dalej. Jest runda. Jest. WIM. Wiecie, co to znaczy? Że gram z panią, ale nie będę zwracał na to uwagi. Nie gram z kobietą teraz. Nie gram. Nie gram teraz z kobietą. Zagrajmy. 50%, 4,5, jak widać tutaj niżej. H3 chyba jest taki jakiś. H3 chyba był błędem. Trzeba było robić po prostu roszadę. Skoczek na H5 dobrze działa teraz. Zagrajmy B4. Odrzućmy tego skoczka z gry. Bierze E1. Tutaj skoczek na G3 grozi, to znaczy cały czas grozi oczywiście. Skoczek D5 chyba przeciwniczka przeoczyło, mam nadzieję. Chociaż hetman E5 chyba wygląda też dobrze. Nie, no, teraz hetman E5. Aha, tutaj mogę zbić. Nie mogę, przestraszyła się. Ok. Tak? No, zagram te B5. Zagram. Jestem ciekawy, słuchajcie, jakby poszło Title Tuesday bez streamowania i w ogóle bez gadania do nikogo. Ja może kiedyś taki eksperyment zrobię, poświęcimy jeden wtorek, ale nagram ten materiał. Nie będę nic mówił, tylko udam, że po prostu nie streamuję, nie nagrywam i zobaczymy, jak to wyjdzie. Może coś wtedy się urodzi lepszego z tego tytułu, żebym wtedy rekordu tylko nie pobił. Będzie smutno.
Jak nie masz rankingu, to grupa B, tak. Wybijmy to. Nie, to nie chodzi o was, że przeszkadzacie, absolutnie nie. Tylko jestem ciekawy właśnie, żeby się nie rozpraszać po prostu gadaniem, jakby to wszystko wyglądało. Jak zagram tak. No dobra, walnijmy tutaj. Będzie walnięcie na E3 oczywiście. Wieża D1, a F5 jeszcze jest ciekawym zagraniem. Tak, znowu pod remisy to podchodzi. Aha. Nawet jeszcze lepiej. Ale pograwszy. Dobra, tak. F5 będzie. Okej. Okay. Straszymy. Jakimś takim ruchem. Czy tu raz trzeba zbić? Straszymy matem. Ale sprytnie pokra. Tak, jeszcze mam. Hetmanówka z pionem więcej. To nie jest prosta hetmanówka, jak widać. Nieźle. No hetmanem jak zbiję, to wygrywam. Chwilowo jest równo w pionach. Może jakaś pułapka. Tu coś wisi, zależy gdzie król odejdzie. Tak, zagrajmy. Aj, nie wiem czy dobrze, a może i dobrze. I troszkę wyżej pionek. No dobra, mamy te 5,5, więc jest ok. No i lecimy z ostatnią rundą. Spoko z tym streamem. No zobaczymy, zobaczymy. Wiecie, bo też może być taka sytuacja, że na przykład nie będzie mnie w domu we wtorek i wtedy siłą rzeczy będę musiał zagrać bez streamowania. Dobra, także luz. System szwajcarski, tak, dobrze, to się zgadza. Grasz z tymi samymi osobami z podobnymi wynikami, dokładnie.
To nie chodzi o czat. Nie chodzi o czat. Czat jest super. Dobra, słuchajcie, to są takie tylko moje rozkminki. Nieważne. Bawimy się, tak? Tak, dobrze powiedziane. Dzisiejsza transmisja jest sponsorowana przez zmoczoną, przez herbatę. Na szczęście bez cukru. Klawiaturę. Witam cię, Matuj. Ile punktów? 5,5 na szczęście. Dwie ostatnie wygrane, więc no tam w środku było ciężko. Ale odbijamy, odbijamy. Tu ktoś jeszcze gra. Sprawdźmy. Remisik. Aleksander Zubow. Bardzo silny arcymistrz internetowy. Czy arcymistrz w ogóle silny, ale... Co jest? Czekamy. Zaraz, za chwilę runda numer 11. O, fajnie by było, jakby był arcymistrz. Pewnie, że tak. I wygrać. I wisienkę na torcie, nie? Dajcie arcymistrza. Ale słuchajcie, jakieś odpukać póki co fatum przełamania partii z kobietami, aczkolwiek z obydwa paniami, obydwiema paniami dzisiaj miałem gorsze pozycje mimo wszystko, a się udało wygrać, więc to też jest jakiś tam plus, jeżeli mamy to wszystko przeanalizować, co tu się dzieje w ogóle. Dobra, runda numer 11 za moment. Mistrz Fide z Izraela. Lecimy. No G6. Namiętnie będziemy te G6 łoić. Pterodactyl Defense. Partię nawet klasyczną grałem w tym roku w Suwałkach, w silnym turnieju. Koniec C4, sprytne zagranie. No to i tak wieża tutaj D6 w takim razie trzeba grać. No E5. Koniecznie pionek do centrum, pilnować tutaj pól. Dobra. Zagrajmy tak. 4 skoczek. Już się zaczyna kombinowanie. Skoczek E8 w sumie od razu, F6. Zagrajmy tak, żeby zagrać F6. Oczywiście. O, zamkniemy go tu w ogóle świetnie. Zagram tak. A, teraz nie. Bierze C8. Spróbuj. Aha, będzie otwierał. Dobra, gramy tak. Chcemy wymienić hetmana, żeby mnie tutaj nie atakował za bardzo. Ajajaj, ja nie mogę zbić pionkiem, bo dostanę mata na F8. Skoczkiem muszę wybić. Spryciula, ale na szczęście mam taki ruch jeszcze, który dopiero zauważyłem. Tak. Nie, bo tu potracę dużo.
Wieża. Widział to w ogóle? Chyba przeoczył, słuchajcie. Chyba gość przeoczył wieżę. Dobra. No to co? Jest wieża więcej, jest ekstra. Jest dobrze. Jest dobrze. Jakaś wieża A6 nawet. Nie muszę odchodzić, no ale odejdę. Tu mi jakiegoś mata chce zrobić, tak? No zbijemy tutaj, żeby mieć z głowy. Tu się utrzyma, skoczek pilnuje, żeby nie dostać mata. Bijemy tu. Wieża też spełnia bardzo fajną rolę obrońcy. Spryciarz. Chcę zagrać E6. No niech gra. I bronimy się od mata. Ten pionek ginie za chwilę. Dobra, do końca jak widać ma prawo. Mamy to. 6,5. Czyli końcówka zdecydowanie lepsza. Środek troszkę wycięty. Ale jest 6,5 i spoko.